Siemaneczko ludziska, z tej strony Miki, dzisiaj witajcie w kolejnym odcinku wakacji z Mikim. I od razu na początku duża zmiana, słuchajcie, o może tak się trochę odchylę. Jest kamerka trochę z innej strony zamocowana, bo tak jak wam obiecałem, tak jak chcieliście, będzie pokazana kierownica oraz panel. Tylko tyle, że green screen nie łapie niestety dotąd, a tu są drzwi i coś tutaj jeszcze leży. I tego już nie mogłem w żaden sposób wywalić, więc wybaczcie mi za to właśnie taki kawałek tych drzwi niewyciętych. Ale napiszcie właśnie, czy wolicie taką kamerkę na tej serii właśnie z tej strony, z monitora drugiego, który tak obejmuje całe tu wszystko, czy może jednak standardowo na wprost, gdzie w sumie kierownicy nie widać, no bo nie jest to realne, więc wybaczcie, ale w sumie mam jeszcze kolejny pomysł, jak zrobić, żeby to było fajnie widać, zobaczymy, ale póki co możecie właśnie napisać, jak to wygląda. Kolejna ważna sprawa, ktoś napisał, że zasłaniam specjalnie logiem pieniądze. Nie, przepraszam, te logo po prostu tak było i nie miało na to zasłaniania pieniędzy, po prostu jakoś tak się złożyło, ale już przesunę je w lewą stronę. Co za tym idzie, można sobie sprawdzać cały czas pieniądze na bieżąco i nic tutaj się nie oszukuje. I tak. A trochę mi tu głowę ucina, wiem, tak do ten, nie? No ale nie mogę zbyt tej kamery dać wyżej, a ja już bliżej też nie mogę być, więc wybaczcie, troszeczkę będę dzisiaj ucięty tak w połowie, postaram się jakoś tak obniżyć, tak będę tak się lansował, ty zimny łokieć zaranie. No. Ogólnie po zimie trochę zostało nam jeszcze śniegu. Wywiozłem sobie trochę tam właśnie zboża jeszcze. Zostało nam tutaj trochę śniegu, miejscami tam gdzie zaspy posypaliśmy, czyli spoko, w tych miejscach gdzie było więcej śniegu. No i co, no i w sumie ruszamy z tematem, ruszamy z nawozami, bo wiosna, więc trzeba by zasilić jakoś nasze zboże. I być może w tym odcinku, może w tym odcinku jeszcze nie, ale w przyszłym kupimy sobie kilka rzeczy. I tak, kupujemy na początku Fiata, znaczy no nie na początku, ogólnie. Stój, na razie nie kupujemy Fiata, no nie jest potrzebny, ale kupimy sobie jednak Fiata, bo przekonał mnie tutaj Fiat i właśnie wy też wybraliście bardziej Fiata, zaraz wam pokażę jeszcze tego. Niż Forda. Forda może sobie kupić tego większego, kto wie, na razie Fiata. I mój pomysł jest taki, że musimy sobie zakupić kosiarkę tylną, boczną i to będzie prawdopodobnie, tak, będzie Pottinger za 9000. Zgrabiarkę musimy kupić do tego, no najmniejszą tutaj w sumie nam starszy tutaj za 9000 też, Kuntusz mamy 18000 na, przepraszam, Pottinger też, 18000 na dwie maszyny. I na przyczepę nam jest potrzeba 16, 18 plus 16 nam da łącznie 34 tysiące, o ile się nie mylę. Mamy 35, więc trochę tak w sumie byłoby na styk, bo jakieś tam odsetki kredytu i tak dalej, no to jednak by to było trochę ryzykowne z tej strony, ale zobaczymy, może kupimy sobie tylko kosiarkę, na przykład zetniemy sobie trawę i zgrabimy, żeby już była, a potem sobie jakoś zwierzę też w tym stylu już. Zobaczymy. Ogólnie tak, oczywiście na Zetor, jak to wiadomo, ma przerąbane najbardziej na gospodarce, podpięliśmy pod niego dzisiaj bredale na rozsiewacz, który trochę jest w sumie duży, ale prawdę mówiąc sobie sprawdzimy zapotrzebowanie jeszcze, tak dla świętego spokoju. On ma zapotrzebowanie, aha, nawet nie ma zapotrzebowania koni, no zatorek nasz ma, tak jak pewnie wiecie, bo ja zapomniałem, 72 koni, no to poszedłby z takim rozsiewaczem, no bez przesady. Dobrany, ale dobra, koniec pitolenia, więcej jeżdżenia, proszę ja was bardzo. Odpalimy sobie, halo, tym się odpala, ło! Teraz zobaczycie, jak ja się na tej kierownicy w ogóle motam, nie? Pych, podniesie po, aż go trochę bykło, ale niestety nic nie mamy w środku, musimy sobie nasypać trochę nawozu. Dobra, tutaj się zmienia. Ogólnie pedały. Hehe, jakkolwiek to brzmi. Jak się klapa otwiera? Chciałbym klapać otworzyć. O, tym się klapa otwiera, dobra. Ogólnie te pedały właśnie, które skrzypiały, już nie powinny skrzypieć. Wziąłem je po prostu, przedmuchałem trochę głębiej i jest teraz dobrze i już jest skrzypią, już ten kurz chyba cały wyleciał, czy coś w tym stylu. Nie wiem, co do smarowania tego, to do końca nie jestem za tym, bo jednak boję się, że jak czymś to posmaruję, bądź no zrobię z nimi coś tam, żeby po prostu no niby poprawić ich chodzenie i przez jakiś tam właśnie smar, czy przez coś tam jakiś spray, pisaliście jakieś różne rzeczy, to boję się, że one jednak będą mi jeszcze bardziej wtedy. Proszę ja was bardzo, a zresztą kabinę sobie załaduję. Będą nam coraz bardziej jeszcze skrzypiały, więc stwierdziłem, że ja sobie to odpuszczę i tylko powietrzem tam. No bo kurczę, nie chcę tam nic uszkodzić w tym, jednak byłoby mi szkoda, gdyby coś tam się miało stać właśnie przed jakieś tam smarowanie czy coś w tym stylu. Więc mówię, to zostaje. Najwyżej będę co jakiś czas je przedmuchiwał, o, przed każdym odcinkiem nawet, coś w tym stylu i tyle. No niestety, no wykonanie tych pedałów akurat zostawia wiele do życzenia, proszę ja was bardzo. Dobra,
Czekajcie, sobie trochę widok tu przybliżymy, zobaczymy jak tutaj mamy sypać, tylko tu właśnie musimy teraz to puścić. Aha, to jest właśnie, to jest tych widłach spoko, że możemy sobie, one nam same ogólnie łapią, ale... Aha, dobra, to jednak zrobimy sobie inaczej, bo teraz musiałbym to jakby opuścić, bo tak to nie łapie trochę, to jest dziwne i mnie zawsze denerwuje to, no ale dobra, to sobie po prostu zrobimy w taki sposób i tyle. Najpierw muszę zapalić silnik. Czemu ja tak się gruję na tej kierownicy? Mniej więcej wiem, gdzie co jest, ale... Aha, czyli teraz nawet nie napełnię silnika. Znaczy tego rozsiewacza, tak? Dobra. Zobaczcie, w takim razie zanim wyjedziemy w pole, zobaczcie ile odcinka wyginę. Ale coś w ogóle pierdzi w tym silniku, właśnie popsuł. Musimy, słuchajcie, pierw naszą tutaj paletę jakby opuścić, z tym, że ona się jeszcze trzyma. Trzyma się, bo tu jest na V jest takie zaczepianie, jak ktoś wie o co chodzi. A nie, Z wyładuj tutaj, ok. No i właśnie musiałem sobie zrobić w taki brzydki sposób, że musiałem to opuścić na rozsiewacz, bo to by inaczej nie padło. No to jest taki trochę mankament tych właśnie wideł, tak? Tego wid naszego tutaj, no, tak, no paleciaka, o paleciaka, przepraszam. Wejdziemy sobie i zgasimy. Bo niestety on tak trochę to jest nie współgra, ale no i tak jest lepszy niż, wiecie, niż takie normalne ładowanie. Wsypiemy sobie na razie tylko tonę, słuchajcie, z racji tego, że nie chcę też naszego detorka jakoś tutaj mega przeciążać. Odpal się. Nie chcę go mega przeciążać, bo jest... jak to się nazywa? Bo jednak trochę tego konia ma małego, być dałem trudno siło i tak dalej, więc... Zostajmy przy tonie, w sumie to na razie starszy. No, pojedziemy sobie rozsiewać nawozy na... na co pojedziemy rozsiewać nawozy? Na rzepak na pewno. No zobaczymy, ile nam czasu starszy, więc tak. No więc teraz widzicie, jak to wygląda, bo ta kierownica z tego względu, że ja nie ogarniam jej do końca. Ale mówię, no pogramy trochę i będzie lepiej, no. Jakoś tak powiem wam, na początku nie powiem, bardzo mi się na niej przyjemnie grało, nadal mi się gra przyjemnie. Ale jakoś teraz jakoś nie mam tak jak kiedyś, że o ja, że gram farminga i muszę ją podpinać za każdym razem. Powiem wam, że niekoniecznie, z racji tego, że po prostu mi się nie chce, poczekajcie, tam nie musiałem skręcić. Nie. Że mi się nie chce, bo nie mogę mieć stale gdzieś na biurku i tylko sobie, nie wiem, jakoś przekładać i tak dalej, tylko muszę ją po prostu odczepiać co chwila, przeczepiać. Więc mamy taką rozgrywkę, załóżmy półgodzinną, no bo przeważnie farminga gram z godzinę maksymalnie, to mi się nigdy nie chce. No chyba, że czasem wiem, że będę na przykład no live'ił sobie z pół dnia czy ileś, no bo też czasem takie ochota na farminga najdzie. No to się wtedy podpinam i wtedy się bawię na niej, no i już wiadomo, że wtedy się to ogarnia trochę lepiej, nie? Tak, mamy już późną wiosnę, słuchajcie, mamy późną wiosnę. Co za tym idzie właśnie tutaj. Chyba źle pojechałem. Ja jestem tego pewny. Tak. 25 jest gdzie indziej. Zagadałem się, widzicie, z wami, przepraszam. Opa. Ujeżdż. O, zajebałem. Teraz w lewo, dobra. Jednak to był tamten skręt, dobrze myślałem. A no co zrobić. Co o czym na to ja mówiłem? A! Nie pamiętam. Nie pamiętam, o czym mówiłem, przepraszam. Ale cieszy mnie jedna rzecz, że ta seria wam się ogólnie spodobała, więc jest bardzo, bardzo fajnie, przyjemnie, no bo jednak w sumie nie liczyłem na aż tak pozytywny odbiór tej serii, no bo mówię singla, to co tu się będzie robiło i tak dalej, a jednak jest tutaj spory odbiór z waszej strony, pozytywny, co mnie bardzo oczywiście cieszy i raduje. Halo? Gdzie jest ten skręt? Ej, no ja jestem jakiś... Nie mogę jeździć z kabiny, bo ja jestem ślepy. Tam jest ten skręt. Jak dzisiaj odcinek w ogóle na warianty, ej. A światło ma fajne, nie? Ten taką mgiełkę. No kurde, jak dzisiaj zakręcony jestem, lol. A dzisiaj nic nie piłem, jeszcze. No w tygodniu to się nie pije. W tygodniu to się stodałem, wszak. To powiem wam, że ostatnio trochę roboty właśnie, bo... Przed tym, no, przed żniwami już trochę ogarniam sobie tam budynki i tak dalej, żeby tam... posprzątane było mniej więcej na żniwa, jakiś tam przegląd maszyn mniej więcej z grubsza tam i tak dalej, trzeba to jakoś ogarnąć, żeby no potem na żniwa nie było żadnych niespodzianek przykrych. I mówię, trochę czasu też mi to zajmuje w sumie, ale staram się dla was nagrywać w tym regularnie. Ostatnio mi było odcinka, w sumie jak to oglądacie to wczoraj, ale to był live. Dzisiaj chyba też był live, jak to oglądacie. Ogólnie takie poranne live'y chyba znowu wrócą przez jakiś czas. Jak to kiedyś miało miejsce, ktoś może z moim takim starszym widzem, starszym w sensie, że od dłuższego czasu ogląda, to wie, że
pewnego czasu właśnie były takie poranne live'y na Twitchu jeszcze robione chyba, jak się nie mylę, jak tam, na Xboxie, przepraszam, jak sobie streamowałem jeszcze. Więc było takie coś na pewno na właśnie tamtej platformie. Dobra, ogień. Mamy wąskie koła, także nie gnieciemy, to spokojnie. To jest to, że nie gnieciemy, mamy wąskie koła. A pojeździmy sobie tak chwilę. No dobra, kółko zrobimy z tego. Więc takie właśnie poranne live'y. Dzisiaj właśnie takiego porannego live'a, przepraszam, wczoraj zrobiłem. I w sumie było sporo osób, fajnie to odebraliście, więc jak najbardziej spoko. Od razu mówię, że to są godziny poranne, to znaczy tak 10:30, 11:00. W tych granicach by te live'a się nie zaczynały się, no i trwały tak nawet półtorej godzinki, godzinkę, zależy jak tam czasowo pozwalałoby się to, więc myślę, że właśnie fajna alternatywa dla was. Tym bardziej, że właśnie mówię, kiedyś to miało fajne wzięcie, więc tak właśnie myślałem, żeby tego nie wznowić może. W każdym bądź razie szykujcie się, że być może właśnie kolejnego dnia jak to wstawię, czyli to będzie wstawione w piątek, czyli być może, a w sobotę może nie będzie. Na pewno w tygodniu, ale w weekendy to nie wiem, będzie z live'ami, bo w weekendy to różnie bywa, bo to wiecie, znowu nie przez pana noc i znowu zwariowany, zresztą ten czas życia krótki. No, a właśnie mówię, że nie było czwartego odcinka, był ten live, bo niestety w środę byłem, znaczy niestety, fajnie było, byliśmy nad jeziorem, jak ktoś tam jakiegoś snapa mojego śledzi, to wie, gdzie byłem, co robiłem. Byliśmy nad jeziorem, ogólnie powiem wam, że prawdę mówiąc chyba pierwszy raz w tym roku się tak kąpałem, tak bardziej, bo czasem tam po szkole jeździliśmy, ale to tak w sumie na chwilę człowiek tylko nogi namoczył, a teraz jakoś tak się pokąpaliśmy trochę dłużej. Woda ciepła ogólnie, nie powiem, bardzo przyjemna, ciepła, jak najbardziej tak człowiekowi aż się lepiej zrobiło. Powiem wam, że właśnie jak wróciliśmy z tej wody, to już nie miałem siły na nic robić i ochoty i położyłem się w sumie prawie zaraz spać, tylko coś zjadłem i poszedłem się od razu normalnie spać, bo mnie tak woda zawsze wyciąga, nie? Sporo energii. Więc dlatego właśnie nie było odcinka. A napiszcie ludzie, czy wy się kąpaliście już, czy jeszcze nie, bo w sumie już dużo osób się kąpia, a właśnie wygoniła nas burza potem z tego jeziorka. Przyjechaliśmy ogólnie późno, było już po 6, więc dosyć późno na jezioro. Ale no była ładna pogoda, więc fajnie, tak parno, zawsze jak jest parno, tak duszno, to jest ciepła woda, nie? Bo to przed burzą. No ale no, jak przyszła tam potem, znaczy no może nie burza, tylko w sumie ulewa i wiatr, no to sobie pojechaliśmy, no bo nie będziemy marnąć, nie? No więc właśnie dlatego nie było odcinka i przepraszam z góry, no. A niebawem właśnie nasz challenge fasolkowy, być może na weekend już wyleci odcinek, fajnie by było. Zobaczcie, mam dwie paczki fasolek, więc podzielę na pewno dwa odcinki to. Powiem wam, że kusi mnie to nagrać jak najszybciej, ale z drugiej strony jak sobie pomyślę o tym niektórych smakach typu zgniłe jajo, to trochę mnie to już się odechciewa. Namówiłem dla was właśnie tu przyjaciółkę, żeby z nią to nagrać, więc myślę, że będzie to właśnie o tyle ciekawszy odcinek. Jak ktoś kojarzy panią sekretarkę z odcinków jeszcze ze Smurfem, jak nagrywaliśmy jakiś czas temu, w sumie to już dawno było, nie? Parę miesięcy temu, no to właśnie z tą panią. Zresztą ze Snapa też bym chciał kojarzyć, jak ktoś tam wyśledzi. To właśnie tak, zgodziła się, więc niebawem dla was to nagramy taki oto fajny challenge. A co do Smurfa, bo pytaliście o Smurfa, czemu nie w odcinku ze Smurfem. Smurf osobiście jest, może inaczej, ma życie osobiste bardziej i bardziej bym powiedział, idzie w tym kierunku, że no nie ma czasu po prostu, tak? To znaczy, ja to gdzieś coś tam popracuję, a to coś tam i wiadomo, no. Jak to jest, po prostu nie ma czasu, żeby tak dłużej do farminga usiąść i coś nagrać i spokojnie, ale mamy kontakt, także nie piszcie tam, że coś się pokłóciliśmy, bo takie komentarze były, że ej Miki, dlaczego Smurf nie jest w ekipie? Nie, dlaczego, tylko po prostu nie ma czasu, ja to szanuję i tyle, no, też bez przesady. Normalnym jest to, że nie każdy siedzi przed kompem cały czas i po prostu gra, czy tam dużo gra, tylko no, ma też inne różne zajęcia poza komputerem i ja tak samo powiem wam, że mam dużo zajęć poza komputerem, naprawdę. Ale no, jako tako znajduję czas, staram się to pogodzić właśnie, żeby nie zaniedbać kanału, bo kanał to jest, no, bardzo fajna sprawa i nie wyobrażam sobie na tą chwilę właśnie, żeby tam coś, wiecie, no, przestać go prowadzić czy coś i od zawsze było to hobby, jest i mam nadzieję, że mi tak zostanie do końca, bo naprawdę dziwnie by tak było, mówię teraz na przykład, nie nagrywać do was odcinków i czy tam coś i po prostu, nie wiem, coś innego robić, no, tak, nie wiem. No tak to człowiek się przyzwyczaił, że zawsze tam poświęca trochę czasu tego dziennie, żeby coś dla was nagrać, coś tam na fejsie podpisywać, a to maila przejrzeć, właśnie na maile dużo osób odpisuje, więc jak ktoś pyta, jakiś kontakt ogólnie ze mną chce, to zapraszam na maila, bo tam przeważnie odpisuję w 90%, więc tam można pisać o jakieś tam sprawy. Więc mówię, tak by było dziwnie, nie?
Ale ogólnie szybko nam to poszło. Oj. Bo zasieliśmy już dwa pola i jeszcze zasiejemy sobie 17 i nawet się wyrobimy, więc mamy nawozy z głowy. Mamy chyba jednostopniowe nawożenie, słuchajcie. Tak. Dlaczego mamy jednostopniowe nawożenie? Szczerze, jestem zbyt leniwy, żeby jeździć 3 razy i to nawozić. Być może potem, jak będziemy mieli produkcję obornika i będziemy mieli właśnie trochę materiałów naturalnych, tak? Organicznych, to wtedy będziemy się bawić w 3 zakresy nawożenia. Na tą chwilę bawimy się w 1, bo jak mówię, jestem leniwy i mi się po prostu najzwyczajniej potem 3 razy nie chce po tym jeździć. No i tym bardziej dla was 3 odcinki już pod rząd zjeżdżenia z nawozami też by nie były ciekawe, więc wiecie, no róbmy tak, żeby było i wam, i mi fajnie. I tyle. W kolejnym odcinku właśnie chciałbym te sianokosy chyba zrobić. W tym odcinku się nie wyrobimy, więc w kolejnym odcinku będą nowe nabytki i będą już sianokosy, mam nadzieję. Miejmy nadzieję, że wszystko wypali zgodnie z planem. A po żniwach już być może zainwestujemy sobie w owieczki, bo zetniemy, no tak, zboże, sprzedamy wszystko. Od razu tak naprawdę będziemy to sprzedawał, więc trochę hajs nam wpadnie. Za tym idzie właśnie będzie można trochę zainwestować w nowe rzeczy, co jest uważam spoko opcją. Trochę to pojedziemy może z zewnątrz. I tyle, no zobaczymy ile tego rzeczy uda nam się kupić. Na pewno, a właśnie, jeszcze musimy kupić na wodę ten do 7000 żoskina. Ale to tam już się kupi przy okazji. No i prawdopodobnie właśnie wtedy zetorek pójdzie już tam na już tam pójdzie, słuchajcie, na farmę, będzie tam ogarniał sobie. Też zobaczymy, może Masaj tam pójdzie, a tu przyjdzie właśnie Fiat. Coś ten deseń. Zobaczymy, będę tego już musiał podzielić, bo owce są chyba trochę kawałek stąd, jak się nie mylę. Ale jakiś tam zawsze ciągnik by mógł być już przyczepą czy coś, żeby tam to ogarniać, nie? Więc zobaczymy jak to wyjdzie. Jeśli o to chodzi. Bo na pewno tego Fiata, nie wiem czy w tym sezonie, czy w przyszłym kupimy. Kupimy go sobie, bo jest właśnie bardzo fajny mod, więc myślę, że będzie nam się też na nim spoko grało, tym bardziej, że już tam go sobie testowałem w którymś odcinku. Oj, halo, tak. W którym właśnie z odcinku testowania modów na mod contest, więc wiem, że ten mod jest naprawdę galanty. Aczkolwiek nie mówię, że Ford jest gorszy czy coś, tylko po prostu większość z was wolała tego właśnie Fiata, więc sobie weźmiemy Fiata, nie? A wchodzimy sobie tak przez środek. Szeroki w ogóle tego strzelacz, ale jakbym teraz miał jeździć takim kosem czy czymś takim mniejszym, to powiem wam, że nie chciałbym się tu zbytnio jeździć. Więc wybaczcie, ale o. Zobacz, nawet tonę wsypaliśmy i nam prawie ta tona starszyła, bym rzekł, nie? Elegancko uważam. Idealnie wymierzone. Powiem wam, że zetorek już narobił godzinę 40. Znaczy ma to godzinę 1:40, proszę was bardzo. O, ale ktoś się zabija na fejsie. Więc i tak nie jest źle. Przegląd chyba robiłem sobie ostatnio, więc nie musimy znowu robić przeglądu. Ops. Więc lecimy sobie pod wiatkę, podstawiamy sobie maszynki. I tyle. Będę musiał ogólnie jeszcze chyba sobie prasę, tylko nie będę inwestował w prasę, tylko sobie ją wynajmę na jeden dzień. I poprasuję wszystko, po czym właśnie potem sobie sprzedam właśnie belę ze słomą. A być może sobie zostawię trochę tych beli. Bo na pewno, nie no, trochę zostawię sobie na pościelenie i tak dalej. Ale na pewno będę chciał część sprzedać, no bo jednak nie będzie potrzebna, przez co będę musiał rozładować tutaj ten cały nasz dobytek nasion oraz nawozów, ale to pozwólcie, że poza odcinkiem sobie rozładuję, bo nie będę was kaleczył tym jak. O kurwa, pracownik. Jaka kubica się włączyła? O, ta była ładna. Nie będę was kaleczył właśnie tym, słuchajcie, że tym operowaniem moim, która tu się ręcznie odczepiało. No to sobie odczepimy ręcznie. Aha, pierw wałek na Z i teraz Q, dobra, okej. Wsiąśmy sobie naszego Zetura. Powiem wam, że w sumie Zetor na razie będzie miał odpoczynek. Dopiero nasz żywo będzie użyty pewnie do przyczepy. Będzie belki ciągnął, zobaczymy czy da radę. Mam taki zamiar. Tylko nie wiem, czy mu nie wpierdzielę szerokich laczek potem. Ale w sumie nie, bo go zostawię może do tych właśnie nawozów jeszcze, więc zobaczymy, zobaczymy. No to się jeszcze okaże. Co z tym Zeturem? Na pewno nie mam go w planach na razie sprzedawać i chyba go w ogóle go nie sprzedam, bo gdzieś tam dostosowanie swoje będzie miał. Masaja też na razie nie ma w planach sprzedawać, więc na razie będziemy mieli te 3 ciągniki, jak w sumie jeszcze ten Fiat dojdzie i będzie na razie świat i ludzie, dobra. Myślę, że sobie możemy jeszcze teraz
Masajka schować, tylko sobie chcę tutaj jakoś ładnie złożyć. O, weźmiemy sobie tak, żeby tam nikogo nie nadziać. O, dobra. Elegancko. Operowanie tura na tym joysticku, powiem wam, jest mega fajne. Z tym, że trzeba też trochę się przyzwyczaić do kabli do środka. Jakoś powiem wam, że jak właśnie steruję tym joystickiem, to dużo bardziej wolę właśnie sterowanie do środka niż z zewnątrz. Za tym idzie, no jest to troszeczkę bardziej uciążliwe, no bo no tak z kabiny to jest jednak, delikatnie mówiąc, no ciężej, nie? Znaczy, no trzeba po prostu dobrze wymierzyć, no a potem się tutaj przyzwyczaja i już wie co i jak, więc w sumie potem to już jest błahostka. Dobra. Ludzie, ja wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się dzisiejszy odcinek spodobał. Do zobaczonka, do usłyszonka w kolejnych odcinkach, które już niebawem na kanale, więc trzymajcie się cieplutko. Cześć!